Posłuchajcie, pół godziny chłodzenia wodą. Pół godziny zimną wodą z kranu i to jest najlepsze. Tylko nie lód, nie śnieg, bo możemy wtedy odmrożenie zafundować jeszcze do oparzenia. Tylko zimną wodą z kranu trzymać pół godziny. I wtedy przestaje boleć i wtedy są najlepsze efekty leczenia. I kolejne pytanie. Jeżeli ktoś ma drgawki, prędzej czy później każdy z was albo zobaczy, albo już widział osobę, która ma podaczkę, która ma drgawki. Niesamowite, no tak? Świetni jesteście, tak jest, to jest B, tak jest. Pamiętajcie, głowa jest najważniejsza, chronimy głowę, a nic nie wkładamy do ust. Bo możemy tylko zęba wybić i niewiele z tego więcej będzie pożytku. Chronimy głowę. Czy krwotoków z nosa, co zrobić? Położyć się z nogami do góry? Nie, to nam krew nawet do gardła. Głowy też nie otwieramy. Ścisnąć nos, mocno ścisnąć nos i trzymać 2-3 minuty, nie podglądać tą chusteczkę, tylko po prostu mocno trzymać. I dziękujemy, kończymy na tym konkurs. Tutaj konkurs jest zakończony, ale panie doktorze, musimy obliczyć punkty, musimy zobaczyć, kto zajął pierwsze miejsce. Podchodzę tutaj do pani, która opiekuje się szkołą jaką? Ze Buczyn, czyli pani Kasia, Katarzyna Stanowska. Pani Kasiu, ta młodzież, jak została wybrana? Oni są najlepsi w tej konkurencji? Oni są najlepsi. Najlepsi z najlepszych. Pani Kasiu, gratuluję i cieszę się, że mogłem panią poznać i pani młodzież. A tutaj, co to za szkoła? Kobylany. Kobylany, pani Elżbieta Artemuk. O, Kobylany, pozdrawiamy. Pani Elżbieto, o Ela, straciłaś przyjaciela, nie, wręcz przeciwnie. Proszę powiedzieć, jak się przygotowuje taką młodzież? Taka młodzież 3 tygodnie szkoliła się w zespole szkół pod fachową opieką pana ratownika. Świetnie, gratulujemy, zobaczymy, czy będziecie mieć pierwsze miejsce. A teraz, co to za szkoła? Michowice. Uwaga, Michowice, czyli pani Małgorzata Leszczyńska. Pani Małgosiu, czy pani Jaś? Gdzieś tam siedzi. Gdzieś tam siedzi Jasiu, wszystkiego dobrego, bo to Jasiu i Małgosia. Dobrze, pani Małgosiu, teraz poważnie. Czy oni rzeczywiście są najlepsi? I ile się przygotowali do tego konkursu? Zdecydowanie najlepsi. Zdecydowanie najlepsi Michowice i ostatnia szkoła. Znaczy nie ostatnia, tylko następna. To pierwsza, tak, Wyszków, ośrodek szkolno-wychowawczy, opiekun grupy, pani Maria, pani Mario. Bardzo się cieszymy, że pani tutaj jest. Czy oni rzeczywiście tutaj są tacy dobrzy? Oni są zawsze dobrze. No świetnie, Maria, wierzę Marii, wierzę, wszystkiego dobrego, mamy wyniki! Mamy wyniki, najlepiej poradzili sobie z quizem i z wykonywaniem rezultacji na manekinie szkoła w Kobylanach. Kobylany zwyciężyły! Wielkie brawa i dziękuję bardzo. Wielkie brawa na Kobylan, we are the champion! Wchodzimy ze sceny i brawa na wszystkich szkół! Jesteście mistrzami, brawo! Gratulujemy, jesteście znakomici. Mam nadzieję, że będziecie tutaj oglądali jeszcze kolejne znakomite występy. Kochani, czy wy lubicie w ogóle zespoły taneczne?